Witam Państwa w piątek, 27 kwietnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny. Dziś odbyło się spotkanie przywódców Korei Południowej i Północnej. Po raz pierwszy w historii przywódca komunistycznej Korei przekroczył linię demarkacyjną między dwoma państwami. Do spotkania doszło w Panmunjomie w strefie zdemilitaryzowanej między dwoma państwami. Delegacje obu krajów udały się na negocjacje w Domu Pokoju w Korei Południowej. Komunistyczny przywódca Kim Jong-un powiedział, że rozpoczęła się nowa era pokoju i dobrobytu w relacjach między Koreami. To jest historyczny moment. To tak blisko, a zajęło nam tak długo, by wykonać ten krok. Dziś rozpoczynamy pisanie nowej historii pokoju i dobrobytu w relacjach między Koreami. Mamy wiele wspólnych tematów, możemy o nich rozmawiać szczerze, osiągniemy dobre efekty i rozwiązania, mówił Kim Jong-un. Po kilku godzinach przywódcy podpisali wspólne oświadczenie i ogłosili wyniki rozmów. Zgodziliśmy się, że należy przeprowadzić denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego i będziemy w tej sprawie ściśle współpracować, powiedział prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Zapowiedziano przekształcenie rozejmu między dwoma państwami w układ pokojowy, który zakończy formalnie wojnę koreańską. Zapewniono także, że członkowie rodzin rozdzielonych granicą będą mogli się kontaktować. Ustalono, że w jesieni prezydent Korei Południowej Moon Jae-in odwiedzi stolicę Korei Północnej Pjongjang. Donald Trump skomentował wydarzenie na Twitterze. Po roku furiackich prób rakietowych i testów nuklearnych odbywa się historyczne spotkanie między Koreą Północną i Południową. Dzieją się dobre rzeczy, ale czas pokaże, jak będzie. Zakończy się wojna koreańska, Stany Zjednoczone i wszyscy wspaniali ludzie powinni być dumni z tego, co się dzieje w Korei. Mike Pompeo został sekretarzem stanu USA. Amerykański Senat zatwierdził wczoraj jego kandydaturę. Pompeo był do tej pory szefem CIA. Jest kapitanem wojsk lądowych, adwokatem w Partii Republikańskiej, był przedstawicielem prawego skrzydła. Pompeo jest ewangelicznym chrześcijaninem. 2 lata temu podczas przemówienia w kościele w Wichita ostrzegał przed zagrożeniem ze strony muzułmanów. Ci ludzie wierzą, że ich religia nakazuje zmieść chrześcijan z powierzchni ziemi, mówił i zachęcał chrześcijan, módlcie się i stańcie do walki, bądźcie pewni, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawcą i naprawdę jest jedynym ratunkiem dla świata. Donald Trump stwierdził w oświadczeniu, patriota taki jak Mike na czele Departamentu Stanu, ktoś o tak ogromnym talencie, energii i intelekcie, to niezwykły nabytek dla Ameryki w krytycznym momencie jej historii. Zawsze stawia interes kraju na pierwszym miejscu. Ma moje pełne zaufanie i poparcie. Wczoraj, zaraz po zaprzysiężeniu, Pompeo udał się do Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO. NATO stanowczo wobec Rosji. Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO ustalili w Brukseli, że muszą zademonstrować zdecydowane stanowisko wobec Rosji. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz relacjonował w przerwie, jak postępują obrady ministrów. Jak mówił, w czasie dyskusji uznano generalnie, że Rosja stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jest powszechne mniemanie, że Rosja działa na rzecz destabilizacji sytuacji bezpieczeństwa w Europie, a także w jej sąsiedztwie. Wszyscy ministrowie mieli podkreślać, że należy utrzymać sankcje na Rosję, dopóki ta łamie prawo międzynarodowe. Większość głosów sprowadzała się tutaj do konieczności zademonstrowania zdecydowanego stanowiska sojuszników wobec Rosji, że tylko tego typu działania mogą przynieść skutek, mówił Czaputowicz. Minister powiedział, że podczas posiedzenia przypomniał, że Rosja od 8 lat nie chce zwrócić wraku polskiego samolotu zniszczonego w katastrofie smoleńskiej. Przed rozpoczęciem obrad sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkał się z nowym sekretarzem stanu USA Mike'em Pompeo. Obaj stwierdzili, że obserwują powtarzający się schemat ingerencji Rosji w kampanie wyborcze w wielu krajach. Stoltenberg zaznaczył też potrzebę silniejszej odpowiedzi NATO na działania hybrydowe Moskwy. W ramach przygotowań do szczytu NATO w lipcu będziemy zwiększać możliwości odpowiadania na zagrożenia, które nie uruchamiają artykułu 5 sojuszu, ale mimo to stanowią wyzwanie dla krajów członkowskich, jak na przykład cyberataki czy zaburzanie procesów politycznych. Iran wzywa muzułmanów do walki ze Stanami Zjednoczonymi. Najwyższy przywódca Islamskiej Republiki Iranu, Ajatollah Ali Chamenei,
zaapelował do wszystkich krajów islamskich, aby zjednoczyły się przeciwko Stanom Zjednoczonym. Naród irański z powodzeniem opierał się próbom zastraszenia ze strony Ameryki i innych aroganckich mocarstw. I będziemy nadal się opierać. Wszystkie narody muzułmańskie powinny zjednoczyć się przeciwko Ameryce i innym wrogom, powiedział Chamenei. Sąd umorzył sprawę blokowania Marszu Smoleńskiego przez Władysława Frasyniuka i ponad 20 innych osób. Frasyniuk uczestniczył w blokowaniu marszu w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej 10 czerwca zeszłego roku. Kilkadziesiąt osób próbowało zatrzymać marsz, siadając na jezdni na trasie maszerujących. Zostali wyniesieni przez policjantów. Frasyniuk usłyszał m.in. zarzut przeszkadzania w przebiegu legalnego zgromadzenia oraz niezastosowania się do poleceń przewodniczącego tego zgromadzenia. Warszawski Sąd Rejonowy uznał jednak, że postępowanie blokujących nie wypełnia znamion wykroczenia. Sędzia Łukasz Bliński powołał się w uzasadnieniu na prawo do kontrdemonstracji i stwierdził, że zachowanie blokujących należy ocenić przez pryzmat konstytucyjnej wolności wyrażania swych poglądów. Nadal trwa inne postępowanie wobec Władysława Frasyniuka, który jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis za tydzień w poniedziałek. A teraz zapraszam na program Kowalski i Chojecki odpowiadają.